Matury zagrożone. Nauczyciele strajkują, a dziś mija ostateczny termin klasyfikacji uczniów klas maturalnych oraz zwołania rad pedagogicznych. Dziś piąty dzień strajku nauczycieli. W związku z protestem w większości wałbrzyskich szkół nie zostaną zwołane rady pedagogiczne, a to oznacza, że nie zostanie przeprowadzona klasyfikacja uczniów klas maturalnych. Termin mija dzisiaj. Czy matury w wałbrzyskich szkołach są zagrożone? Na dzień dzisiejszy powiedziałbym tak. Wczoraj spotkaliśmy się z przedstawicielami komitetów strajkowych szkół średnich, bo to w tej chwili jest newralgiczny temat. Więc po zaciągnięciu opinii wśród protestujących te komitety przedstawiły taką propozycję, że nie klasyfikują, nie promują, nie odbędą się rady pedagogiczne, dlatego podczas ferii będą przychodzić i będą strajk kontynuować, żeby dyrektor nie mógł w tych godzinach, w tych dniach, jak nie będą protestować, zrobić rady pedagogicznej. Czekają na konkretne po prostu decyzje rządu. Jedyna szkoła, która prawdopodobnie, w której dojdzie do klasyfikacji i promocji, to jest trzecie liceum ogólnokształcące w Wałbrzychu, kiedy to dyrektor jeszcze przed ogłoszeniem strajku naszego zawarł taki układ z nauczycielami, że jeżeli będzie strajk, to żeby jednak dojść do jakiegoś kompromisu i żeby jednak tych uczniów spromować, bo oni tak muszą tą klasyfikację przejść. Ona może być dwa tygodnie później. Za nami pięć dni strajku, to już pewne. Nauczyciele nie przerwą strajku przed Wielkanocą. To te szkoły, które podjęły akcję protestacyjno-strajkową, dalej uczestniczą. Jest wielka determinacja, mogę powiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o protestujących. My odwiedzamy te szkoły tam, gdzie możemy, bo w końcu nie możemy we wszystkich szkołach być, ale tam, gdzie jesteśmy, to mówią, determinacja jest taka, że będziemy strajkować do ferii i po feriach. Nauczyciele się godzą na to, żeby w dniu, znaczy w ferii, w czwartek, piątek i po feriach we wtorek dalej strajkować i kontynuować tą akcję strajkową, bowiem czekają na decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej, decyzję rządu. Protestujący nauczyciele domagają się nie tylko podwyżki płac, chodzi także o niekorzystne ich zdaniem efekty reformy oświaty. Mówimy o szeregu innych sprawach, o awansie zawodowym nauczyciela. Mówimy o tym, że ministerstwo wydłużyło staż zawodowy do 15 lat, a przecież wiadomo, że nauczyciel pracuje po studiach około 35 lat i po 20 latach pracy od nowej reformy emerytalnej nazbierał sobie około 150 tysięcy złotych i jeszcze będzie pracować kolejne 15 i jak nazbiera 300 tysięcy i podzieli się to przez 287 miesięcy, bo taka jest stawka w tej chwili tych miesięcy, to wyjdzie mu 1100 zł brutto, to netto zostanie 700 zł i państwo będzie musiało dopłacać do minimum. Chodzi nam o tych nauczycieli. Chodzi nam o to, o treści programowe, które zostały na siłę wprowadzone do szkół, z którymi się nie godzimy. Te podręczniki pisane były nie wiadomo przez kogo. Ukrywa się w tajemnicy, kto pisał te podręczniki, jaka jest treść. To jest nie do przyjęcia. Wyrzucono po prostu z treści programowych szkół wielu autorów, którzy powinni być. No, można powiedzieć, że nie zgadzamy się z tym, co nam ta reforma przyniosła.